Kontrast Plus, Paweł Waniek, witam Państwa bardzo serdecznie w środę, 16 września i w dniu dzisiejszym moim i Państwa gościem jest pan dr Łukasz Zaborowski, prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego i członek nieformalnego ruchu Wojewódzki Radom. Dzień dobry. Moje uszanowanie. Oraz były pracownik Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, z którego, no niestety, jak donoszą tutaj lokalne media, został pan zwolniony dyscyplinarnie. No aż ciśnie mi się na usta, żeby powiedzieć, że mam tutaj w studiu pierwszą mi znaną ofiarę walki o Wojewódzki Radom. Nie wypieram się tego statusu. A co i czy może pan więcej nam powiedzieć, panie doktorze, na temat no, tego zwolnienia? Bo szczerze mówiąc, nie chce mi się wierzyć, że argumentacja była taka, że to ze względu na różnicę zdań z marszałkiem Struzikiem. No właśnie taka była. Znaczy, ja bym się nie chciał ogólnie wypowiadać, nie chciałbym komentować tych zaszłości, które też podkreślam, już były ponad 3 tygodnie temu. To nie jest taka sprawa zupełnie świeża. Dlatego, że po prostu wydaje mi się niestosowne, żeby mówić publicznie o stosunkach między pracownikiem a byłym pracodawcą. No będę o tym oczywiście mówił w sądzie, ponieważ pozew jest złożony, jest dość obszerny. W tej sprawie, dlaczego ona wypłynęła do mediów? Dlatego, że w tym oświadczeniu o rozwiązaniu umowy ze mną było wspomniane Radomskie Towarzystwo Naukowe. I to tak dość mocno wspomniane, bo były tam jakieś cytaty z naszej strony internetowej na przykład. Dlatego uznałem za stosowne zawiadomić o tym pozostałych członków zarządu. No i oni z kolei uznali za stosowne się wypowiedzieć na ten temat. Także to oświadczenie, które jest ze strony Radomskiego Towarzystwa Naukowego, to jest oświadczenie pozostałych członków zarządu. Oczywiście za moją wiedzą i zgodą, ale z wyłączeniem mnie. Jeśli ktoś miałby, nie wiem, pytania, to może kierować je ewentualnie do pozostałych członków zarządów, bo dlatego to wypłynęło do mediów, a nie za moją przyczyną. To w sumie troszeczkę uprzedził pan moje następne pytanie, bo miałem się zapytać, czy sprawa wyląduje w sądzie ze względu na to zwolnienie. No to już wiemy, że tak. A dlaczego chciałem się o to zapytać? Bo to jest pewnego rodzaju konfrontacja i o konfrontacji pisze do nas widz, którym jest pani Jolanta, z takim oto pytaniem. Czy byłby pan zainteresowany publiczną konfrontacją swoich poglądów na temat korekty administracyjnej województwa mazowieckiego z panem marszałkiem Struzikiem? I ja tutaj od razu pozwolę sobie dodać takie pytanie uzupełniające, które w zasadzie jest zasadniczym. Z jakiego tytułu Radomiowi ten status stolicy województwa się należy? To po kolei. Po kolei. Pytanie pierwsze. No, proszę Państwa, były takie dwie debaty organizowane przez Stowarzyszenie Droga Mleczna w Radomiu właśnie na tematy konkretnie województwości Radomia, czy też przyszłości województwa mazowieckiego, na które pan marszałek Struzik był zaproszony. Na obu debatach byłem ja jako uczestnik, pana marszałka nie było, no albo ktoś był w jego zastępstwie, albo wręcz nikogo nie było w jego zastępstwie. To jest mój komentarz do ewentualnej konfrontacji poglądów. Ja jestem jak najbardziej otwarty na rozmowę z każdym na ten temat. Ale jeszcze, jeśli mogę coś do tego dodać, Oczywiście. Już może nie konkretnie personalnie mówiąc o marszałku Strzyżniku, ale w ogóle o osobach spoza regionu radomskiego, chciałbym zwrócić uwagę na to, że my jako region radomski powinniśmy mieć prawo do pewnego samostanowienia. Jest to trochę nie w porządku, że ludzie z Warszawy bądź z jakichś innych ośrodków mówią nam ciągle, co jest dla nas dobre, czy my sobie poradzimy jako oddzielne województwo, czy sobie nie poradzimy, a może będziemy za biedni, a może będziemy za głupi. To jest nasza odpowiedzialność. My chcielibyśmy wziąć za siebie odpowiedzialność jako miasto, stolica dużego regionu, tak samo jak biorą odpowiedzialność Kielce, Opole i tym podobne miasta. I to tu właściwie zmierzamy do odpowiedzi na to drugie pytanie, no dlaczego Radomiowi należy status wojewódzki, tak? Po prostu dlatego, że podział terytorialny państwa, który został wprowadzony 20 lat temu, ten podział na szczeblu województw, jest jakby trudny do obrony z obiektywnego punktu widzenia, ponieważ koncepcja, która pierwotnie była podziału na powiedzmy 12 województw, była, oczywiście można sobie dyskutować, czy ona była dobra, czy zła, ja uważam, że nie była zbyt dobra, ale ona była do obrony, ponieważ miała jakąś logiczną, wewnętrzną spójność. Natomiast to, co zrobiono później, no to po prostu kilka dodatkowych ośrodków wyrwało sobie status wojewódzki, ośrodków, które nie są w niczym lepsze od Radomia, jeśli chodzi o położenie w strukturze przestrzennej kraju. Więc jeżeli
oni dostali ten dodatkowy status, a po reformie, która właśnie tak przebiegła, zapowiadano przecież, że ona będzie korygowana, że to jest tylko teraz na początek, sprawdzimy, zobaczymy, no to my teraz się domagamy właśnie tej korekty i ta korekta nam się należy po sprawiedliwości. To nie jest tak, że my chcemy czegoś więcej niż mają inni. My po prostu chcemy nie gorszego traktowania niż miasta, które są zupełnie porównywalne do Radomia, albo wręcz o mniejszym znaczeniu niż Radom w sieci osadniczej kraju. My chcemy po prostu mieć to samo, co mają Kielce. Więc uważam, że tutaj nie potrzeba jakiegoś szczególnego uzasadniania, bo gdybyśmy byli, nie wiem, na przykład Chełmem z całą sympatią i szacunkiem, to byśmy się musieli nagimnastykować, żeby uzasadnić, dlaczego Chełm powinien być miastem wojewódzkim. Ale jeżeli jesteśmy Radomiem, drugim co do wielkości miastem w Polsce, które zostało tego statusu pozbawione, to jest oczywiste, dlaczego my się go domagamy. I 14 co do wielkości w Polsce, tak w ogóle. Jednym z największych, które utraciło status miasta wojewódzkiego po reformie. No właśnie drugim co do wielkości, które utraciło status, bo pierwszym jest Częstochowa, która jest niewiele większa od Radomia. Z kolei Częstochowa no, nie dorównuje Radomiowi tradycją ośrodka regionalnego, ponieważ my, ośrodka regionalnego administracyjnego, ponieważ my jako siedziba administracji regionalnej, czy to wojewody, czy to rządu gubernialnego wcześniej, tak, czy departamentu. Mamy jeszcze wcześniej Miasto Królewskie chociażby. No, tak? Jeszcze Miasto Królewskie, oczywiście, stolica ziemi w czasach pierwszej Rzeczpospolitej. To też jest coś. Więc, ale już mówiąc o tych czasach, powiedzmy, nowoczesnej administracji, czyli XIX-XX wiek, to my mamy 135 lat tradycji bycia miastem wojewódzkim, bądź pewnym odpowiednikiem miasta wojewódzkiego. Nie każde miasto wojewódzkie obecne się może taką tradycją wykazać. Więc wszelkie względy przemawiają za tym, że Radom jest niesłusznie pominięty w tym układzie, jaki mamy teraz układzie województw. A jak pan osobiście oceni, jakie przede wszystkim takie główne korzyści będą z tego płynęły? Bo oczywiście ten temat wojewódzkości się przewija, także w tym studiu bardzo często ze swoimi gośćmi, czy to z jednej strony politycznej, czy z drugiej, poruszam ten temat. No jedni oczywiście są za, ale odpowiadają dyplomatycznie, że jeszcze trwa kształtowanie tych zasad, a drudzy właśnie mówią, że bez poznania tych zasad nie ma de facto o czym mówić, bo no też trzeba sobie powiedzieć szczerze, że nie zależy nam na samym prestiżu, który towarzyszy oczywiście wojewódzkości, ale na realnych korzyściach. No, ale właśnie to jest taki paradoks, że realne korzyści są pochodną prestiżu. Przy czym oczywiście... Jedno napędza drugie, tak, bo tu oczywiście nie chodzi o sam prestiż, sam fakt, tak? Aczkolwiek przecież podmioty gospodarcze, czy ludzie w swoich decyzjach, zwykłych decyzjach życiowych, patrzą na to, które miasta w Polsce są ważne. Które są duże, ważne miasta. A które są duże, ważne miasta? No, te, które są na przykład na mapie pogody, tak? Te, które są na każdej mapie wiszącej, mapie administracyjnej. No to wyróżnione są miasta wojewódzkie. To są ważne miasta. Na tę świadomość, na tę mentalność przekładają się realne decyzje w sferze społecznej, gospodarczej. Ale na czym polega fenomen statusu wojewódzkiego w Polsce? Bo to zwłaszcza w Polsce, na przykład w Niemczech nie jest to takie ważne, czy jest się stolicą landu. Ale to jest inny temat. W Polsce jednak mamy, no takie mamy uwarunkowania po prostu, że być miastem wojewódzkim to jest koncesja na wszystko. To nie tylko są urzędy różnego rodzaju, tak? Nie tylko wojewódzki, marszałkowski, ale też różnego rodzaju inne urzędy, które zarządzają różnymi sferami życia publicznego. Nie chodzi tylko o miejsca pracy w tych urzędach, ale chodzi o to, że to są ośrodki decyzyjne. Jeśli to gdzieś jest władza, no to ta władza działa tak, że prawdopodobnie faworyzuje ten ośrodek, w którym sama ta władza siedzi. No takie jest przynajmniej doświadczenie powszechne na całym świecie, tak? Dalej, za statusem wojewódzkim, ponieważ ta władza decyduje o tym, jak się buduje sfera publiczna w Polsce, no to oczywiście cała sfera publiczna, ta sfera publiczna usługowa, nie urzędowa typu, tylko usługowa, typu różnego rodzaju infrastruktura publiczna wyższego rzędu, jakieś no, ośrodek akademicki, szpitale, placówki kultury i tak dalej. Cała ta infrastruktura, ona też się skupia w miastach wojewódzkich. Więc miasta wojewódzkie mają przeogromną przewagę instytucjonalną, kadrową, wszelaką nad wszystkimi innymi miastami. Dalej, decyzje podmiotów gospodarczych idą za tą sferą publiczną, to znaczy one się lokują tam, gdzie jest władza, one się lokują tam, gdzie są kadry, one się lokują tam, gdzie można z tymi właśnie wojewodami czy innymi iść i pić wódkę. Po prostu.
To jest czynnik. Zresztą bardzo często podmioty gospodarcze, które na przykład mają jakieś oddziały w Polsce, w kraju, no to one nie mają jakiejś takiej refleksji, jak sobie tutaj podzielimy na przykład Polskę na oddziały czy coś tam. To jest proste, no jest 16 województw, mamy oddział w każdym województwie. A gdzie w województwie? No oczywiście w mieście wojewódzkim. Także po prostu za statusem, który się wydaje, że to jest niby tylko prestiż, ale za tym idzie wszystko po prostu, wszystko w sferze realnej. To powiedzieliśmy sobie o tej publicznej konfrontacji, o której wspomniała pani Jolanta. To skoro mowa o publicznych z kolei wystąpieniach. Wczoraj na placu Koraciego można kolokwialnie powiedzieć, wyszliście państwo jako ten ruch wojewódzki Radom do ludzi, bo prężnie do tej pory działaliście i działacie wciąż w internecie. Jest strona na Facebooku, jest w ogóle strona www, tak, która dotyczy wojewódzkości Radomia. Natomiast wczoraj było spotkanie z dziennikarzami i z mieszkańcami. Dlatego chciałbym, żeby nam teraz pan doktor powiedział, skąd ten ruch się wziął, czym on jest, kto do niego należy i kto może należeć. No na początek chciałem może tak troszeczkę przeprosić mieszkańców, którzy przyszli i nie słyszeli tego, co my mówiliśmy, dlatego że w zasadzie zamysłem tego spotkania było spotkanie z dziennikarzami, ewentualnie jakieś powiedzmy takie prywatne rozmowy z osobami, które by tam przyszły. To nie miało mieć charakteru takiego wiecu, gdzie my byśmy przemawiali do ludu. Oczywiście nie chcieliśmy robić takiej formy, bo nawet rozważaliśmy, czy nie wziąć nagłośnienia, ale no tutaj są teraz te względy epidemiologiczne, prawo o zgromadzeniach i tym podobne rzeczy, dlatego myśmy z tego zrezygnowali i to nie miało mieć takiego charakteru, dlatego przepraszam, jeśli ktoś przyszedł, a na przykład nie słyszał, o czym my tam mówiliśmy. A teraz skąd się wziął ten ruch? No, ruch jest to po prostu ruch społeczny, wywodzący się ze środowiska różnych kręgów osób, które widzą ten problem, jakim jest degradacja Radomia. Bo degradacja Radomia, kiedy sobie porównamy Radom choćby z Kielcami, w których no, większość z nas bywa w jakichś tam okolicznościach, jest po prostu rażąca. I jedyną pierwotną przyczyną tej degradacji jest właśnie brak statusu wojewódzkiego, bo za tym idą potem te wszystkie inne decyzje, instytucje i tak dalej. I ludzi, którzy to zauważają, jest mnóstwo. Kiedy się rozmawia z mieszkańcami Radomia niezaangażowanymi, to oni też często ten temat podnoszą. Świadomość jest bardzo duża. No i po prostu zebrała się pewna grupa tych osób z różnych środowisk, czy to Radomskiego Towarzystwa Naukowego, czy dawnego Stowarzyszenia Kocham Radom, czy po prostu osób związanych z tym, z tą walką, tak jak na przykład Marta Ratuszyńska, która zrobiła kampanię, można powiedzieć, ogólnopolską na ten temat właśnie wyścimy Warszawę z Mazowsza, jak to śmiesznie ujęła. Te osoby się jakoś tam poznały i uznaliśmy, że no, warto, żeby zacząć działać. Działaliśmy już od iluś tam wielu miesięcy, na razie na Facebooku, gdzie właśnie mamy profil Radom Miasto Wojewódzkie. Mamy stronę www.wojewódzkieradom.pl, która jest takim kompendium wiedzy na te tematy, dlaczego i w jaki sposób Radom powinien uzyskać status miasta wojewódzkiego. Tutaj wkład merytoryczny miało Radomskie Towarzystwo Naukowe, jeśli chodzi o tę stronę. Z kolei profil Radom Miasta Wojewódzkie był założony jeszcze wcześniej przez jeszcze inne osoby. No i postanowiliśmy teraz, ponieważ ta sprawa no, wypływa publicznie ze względu na zamiary obozu rządzącego, postanowiliśmy właśnie wyjść do ludzi i stworzyć pewien taki, można powiedzieć, już może bardziej nacisk społeczny, zaprosić właśnie media do współpracy czy do rozmów jakichś, po to, żeby dać takie świadectwo, że ta sprawa dla Radomian jest niesamowicie ważna. I to nie jest tak, że my teraz postanowiliśmy zadziałać, bo widzimy, że rząd chce coś zrobić. Nie, my na to czekamy. My o to zabiegamy od lat kilkunastu, powiedzmy, może nie od 20, bo jeszcze za młodzi byliśmy wtedy, tak? Ale od kilkunastu lat naciskamy, żeby to się wreszcie stało i teraz jest szansa. Dlatego no, ja apeluję do wszystkich nas, Radomian, żebyśmy spróbowali działać. No to, że jest zainteresowanie Radomian, można było dostrzec wczoraj, bo ja też byłem na tym spotkaniu. Zresztą chciałbym wrócić do swojego pytania z wczoraj właśnie, które de facto wywołało dyskusję potem na deptaku, a pytałem się o to, czy zamierzacie się w państwo w jakiś sposób sformalizować, może powołać stowarzyszenie. No dlaczego o to pytam? Bo jak sami Radomianie, mieszkańcy tego miasta wczoraj stwierdzali w rozmowie z państwem, potrzebni są liderzy, potrzebne są pewne struktury, za którymi można by pójść, no nie bójmy się tego powiedzieć, na wojnę o Radom i o jego przyszłość oraz jego mieszkańców. Myślę, że to nie jest przesadne stwierdzenie, bo status miasta, pieniądze dla tego miasta będzie trzeba po prostu wywalczyć. No, jest to oczywiście rzecz do rozważenia.
My na razie nie mieliśmy w planie formalizować tego ruchu, dlatego że moje i nie tylko moje doświadczenie z działalności na przykład w ruchach miejskich różnego rodzaju jest takie, że to nie zawsze tak jest, że jak stowarzyszenie czy coś tam jest sformalizowane, to że to jest skuteczniejsze niż ruch nieformalny. Ale oczywiście nie mówimy, że nie. To znaczy my, prawdę mówiąc, mamy nadzieję, że ta sprawa się rozstrzygnie w najbliższych miesiącach, bo przecież plany są takie, żeby od nowego roku był podział województw i w związku z tym Radom odzyska status miasta wojewódzkiego i my osiągniemy swój cel. Wtedy na pewno nie ma potrzeby się formalizować, chyba że sobie postawimy jakieś inne kolejne cele w związku z, no nie wiem, ze statusem czy znaczeniem Radomia, ale zasadniczy cel osiągniemy. Na pewno, jeżeli to miałoby się rozstrzygnąć teraz, to nie ma sensu iść w jakieś formalności. Drugie niebezpieczeństwo, które widzę i mówię o nim otwarcie, jest takie, że my w tej chwili w tym ruchu społecznym, nieformalnym ściśle się trzymamy tego, żeby on nie był utożsamiany z żadną siłą polityczną. W naszym gronie są ludzie o przeróżnych światopoglądach, o przeróżnych sympatiach politycznych. Nie uzewnętrzniamy się z tym, przynajmniej na forum tego ruchu. I to jest dobre, ponieważ my chcemy mieć możliwość współpracować z każdym, kto będzie chciał zrobić coś dobrego dla Radomia. Jest to bardzo duże niebezpieczeństwo takich ruchów i tu przywołam nawet przypadek Kocham Radom, którego też byłem członkiem swego czasu, że kiedy taki ruch jest sformalizowany i wchodzi w jakiś sposób w politykę, no to jest ryzyko, że on zostanie zaszufladkowany, tak? Wiadomo, że jak się tworzy stowarzyszenie, to nagle się pojawiają ludzie, którzy widzą tutaj możliwość jakiejś kariery, działania politycznego, to będzie coś ważnego, tak? Więc może się zaczepić. No widzę takie niebezpieczeństwo. Ja nie mówię, że to jest powód, dla którego na pewno tego nie zrobimy, ale widzę to niebezpieczeństwo. I jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o te perspektywy formalizacji. No, proszę Państwa, to jest tak, że jest 4,5 tysiąca ludzi, którzy na Facebooku nas popierają, lubią, tak, i wspierają. Dużo więcej jeszcze tam ktoś nas obserwuje, dużo więcej ludzi jeszcze popiera ideę wojewódzkości Radomia, ale rąk do pracy jest zawsze mało. Rąk do pracy jest zawsze mało, więc ja teraz tak, że odbijam troszkę piłeczkę do tych Radomian, którzy jakby wnioskują o to, żeby ruch sformalizować, coś zrobić, coś więcej. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym. Zapraszamy. Jeżeli ktoś chciałby właśnie iść w tym kierunku, założyć jakieś stowarzyszenie czy jakąś formalną grupę, my będziemy z nim współpracować i oczywiście możemy rozmawiać na ten temat, jak i czy warto to zrobić. W każdym razie na pewno nie jest tak, że jakaś niewielka grupa jest w stanie zrobić wszystko. To na pewno. Czyli tutaj podsumowując, jeżeli chodzi o sformalizowanie tego ruchu, na razie konkretów brak w tej kwestii. Jest to do rozważenia, ale żadnych mocnych deklaracji w tym ustępie nie będzie. To tak. Ja się jeszcze teraz też chciałem zapytać o Państwa najbliższe plany na przyszłość. No bo już powiedzmy, pierwsza konferencja za Wami, pierwsze takie spotkanie z ludźmi za Wami. I właśnie ci sami ludzie, znowu mieszkańcy Radomia, postulowali wczoraj, żeby to nie była jednorazówka, żeby tych spotkań było więcej, może wręcz debat, na które można by zaprosić osoby z pierwszych stron gazet, no już abstrahując od tego, czy zjawią się, tak jak wiemy doskonale, mają tendencję, żeby jednak się nie pojawiać, ale mimo wszystko tego spróbować. Więc jakie te plany na przyszłość, już jakieś pomysły na dalsze kroki są? No, myśmy wyszli teraz w przestrzeń taką bardziej medialną właśnie po to, żeby się uzewnętrznić w mediach na przykład, tak? Widzimy, że przeciwnicy zmian w podziale terytorialnym bardzo mocno w mediach atakują. Oczywiście wynika to z ich no, przewagi polegającej na tym, że mają pieniądze i to są, co ciekawe, nasze publiczne pieniądze, za które kupują media, zlecając im reklamy. No to normalna rzecz, to oczywiście robią tak wszystkie partie, więc to nie ma co się nad tym tutaj rozwodzić dłużej. My takiej możliwości nie mamy, dlatego korzystamy tutaj na przykład z gościny, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jesteśmy otwarci na, no przecież to nie tylko ja jestem, tylko są też inne osoby, no to żeby być w mediach, mówić to, co dotychczas robiliśmy na Facebooku, bo to nie jest tak, że my zaczynamy działalność teraz, my działamy już od wielu miesięcy, czego efektem są choćby te właśnie facebookowe czy internetowe już strony. Jak najbardziej jesteśmy otwarci na takie debaty. Przecież jest wśród nas Mateusz Kiełczyński z Drogi Mlecznej, która to Droga Mleczna
no, specjalizuje się wręcz w robieniu takich debat, oni oczywiście rozważają zrobienie znowu takiej debaty. Pytanie, czy ona znowu coś nowego wniesie, tak? Teraz być może jest to czas, czy to jest czas jeszcze na dyskusję i dywagację. Ja oczywiście jestem skłonny dyskutować z każdym, ale wśród osób, które się interesują sprawami Radomia i rzeczywiście się jakoś zagłębiły w jego położenie naszego miasta, w powody, dla którego się nie rozwijamy, jesteśmy degradowani, no to jest ten kierunek. I w tej chwili niezależnie od tego, czy uważamy tę propozycję podziału województwa, którą nam proponuje obóz rządzący, czy to jest optymalne rozwiązanie, nieoptymalne, to jest w tej chwili jedyne rozwiązanie, które nam się proponuje. Jest to jedyne realne rozwiązanie, więc należy to popierać, a nie na przykład dywagować, czy lepsze byłyby jakieś inne rozwiązania. To zostawmy może dyskusję taką akademicką na przyszłe lata, prawda, bo przecież historia się nie kończy. Ale na razie ja uważam, że należałoby się skupić na tym, żeby ze strony Radomian popłynął mocny głos, że chcemy tych zmian, które są proponowane. No to tak na zakończenie. Było teraz o przyszłych planach wojewódzkiego Radomia, a jakie są przyszłe plany Łukasza Zaborowskiego? Bo tu się odniosę do pytania pani Natalii, która pisze: wielu Radomian widzi w panu prezydenta Radomia. Czy wystartuje pan w kolejnych wyborach samorządowych? O, to ja na koniec opowiem taką może ciekawą przypowiastkę. Otóż moim nauczycielem w szkole podstawowej, w dwójce na Ustroniu, był niejaki pan Wiesław Bylina. Świętej pamięci. Wspaniały nauczyciel, no jeden z najlepszych nauczycieli, jakie miałem w historii mojego życia. A był nauczyciel historii, nie wiem, czy powiedziałem. On uczył też nas WOS-u i zrobił kiedyś taką klasówkę, kartkówkę, bez zapowiedzi, z zaskoczenia. Zadał nam temat. Co byś zrobił, jakbyś został prezydentem Radomia? I ja już oczywiście wtedy miałem różne przemyślenia na ten temat, więc z przyjemnością taką pracę stworzyłem, napisałem. No i on potem jak tę pracę sprawdził, to stwierdził na forum publicznym klasy, że on by chciał, żeby prezydent Radomia został i zrobił taki charakterystyczny gest, bo on tak robił. Łukasz Zaborowski. Wtedy być może o tym nawet myślałem, wziąłem to za dobrą monetę, ale teraz widzę, że wolałbym być doradcą prezydenta Radomia. Ja jestem od roboty merytorycznej, każdy ma swoją specjalność, niech prezydentami będą ci, którzy mają ku temu lepsze predyspozycje. No, są to zazwyczaj politycy, ja nie jestem politykiem, nie chcę być politykiem. Mnie interesuje praca merytoryczna na rzecz miasta i regionu i tym się teraz zamierzam też zajmować. No to ja w takim razie życzę dużo wytrwałości i dużo sił, bo to na pewno będzie potrzebne, by osiągnąć to wszystko, o czym pan doktor nam dzisiaj opowiedział. Serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia i wizytę u nas dzisiaj w studiu. Dziękuję bardzo. A państwu dziękuję za uwagę. To był Kontrast Plus. Moim i państwa gościem w dniu dzisiejszym był dr Łukasz Zaborowski, prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego i członek jeszcze nieformalnego ruchu Wojewódzki Radom. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Miłego popołudnia i do usłyszenia, do zobaczenia.